Sosnowiec ma swój terminal lotniczy, ale samoloty na razie stąd nie odlecą. To pomysł na naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kilińskiego. To nie atrapy, a prawdziwe urządzenia, takie same, jakie znajdziemy na lotniskach w Pyrzowicach czy Balicach. Uważam, że jest to niesamowity pomysł, bo jednak mało która szkoła ma możliwość takiej praktycznej nauki, jeżeli chodzi o port i terminal lotniczy. No, jeżeli będziemy chcieli pracować potem w takim miejscu, to uważam, że taki pomysł, taki terminal w szkole bardzo nam ułatwi późniejszą pracę. Nasz kierunek specjalizuje się tym, że będziemy mieć pracować z pasażerami, z ludźmi. Tutaj właśnie to miejsce pozwala nam sprawdzić się, które właśnie miejsce z nas najlepsze. Przy pracy z pasażerem bardzo istotna jest komunikatywność. I dzięki tym miejscom możemy zobaczyć to, co lubimy i w czym się spełniamy. Wśród urządzeń, z których skorzystają uczniowie, są m.in. te służące do prześwietlania bagażu podręcznego, bramka do wykrywania metali czy przenośnik taśmowy dla bagaży. Ale to nie jedyna pracownia w przebudowanej szkole. Uczniowie do dyspozycji mają też na przykład taką pracownię, w której uczą się sterowania ruchem kolejowym. Na pierwszy rzut oka makieta wygląda jak zabawka, ale wcale taką nie jest. Dzisiaj w kształceniu zawodowym 50% z planowanych godzin na kształcenie zawodowe to są zajęcia teoretyczne lub teoretyczno-praktyczne, bo trudno powiedzieć, żeby to tylko teoria była, a 50 godzin to są godziny stricte praktyczne, czyli będą się odbywać zajęcia bardzo często, no i właśnie tutaj z wykorzystaniem tego sprzętu. Do dyspozycji uczniów są również pracownia systemów energetyki odnawialnej, gospodarki materiałowej czy fotowoltaiczna. Nie ma nic lepszego jak w warunkach prawie 1:1 kształcenie się, żeby później w pracy można było z tego kształcenia w pracy korzystać. Także tak zdecydowanie tutaj będzie poprawa tej efektywności kształcenia, ale trzeba sobie zdać sprawę, że do tego wszystkiego potrzebni są ludzie, czyli dobrzy nauczyciele, których mamy. Podobny projekt Sosnowiec zrealizował także w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Grota Roweckiego. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Obydwie zostały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.